Hej, cześć, siema, no witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam Was w kolejnym materiale na kanale serii Moja kolekcja gier na PC. I dzisiaj zaprezentuję Wam, co prawda widzicie tutaj mamy trzy gry, ale ja Wam zaprezentuję tą, czyli Raid na Berlin Oblężenie. Czymże jest Raid na Berlin Oblężenie? Raid na Berlin jest to seria gier, robionych przez City Interactive, takich FPS-ów, ale w większości, część przynajmniej z nich składa się z tego, że jesteśmy umiejscowieni w jakimś jednym konkretnym miejscu, czy też na jakimś pojeździe i strzelamy. Co nie, w niektórych misjach schodzimy na ziemię, bierzemy karabin snajperski i prujemy do wszystkiego, co ma wyrzutnie rakiet, karabiny i zamierza rozpierdolić nam pojazdy. Natomiast Raid na Berlin Oblężenie są dwie takie misje, gdzie jesteśmy snajperem i strzelamy do Niemców uzbrojonych w wyrzutnie rakiet Panzerschreck. Natomiast z reguły jesteśmy albo operatorem działa przeciwlotniczego zamontowanego na półciężarówce, czy na przykład obsługujemy karabin maszynowy z wieży czołgu, znajdującego się na wieży czołgu. Innym razem jesteśmy pilotem i strącamy połowę Luftwaffe, a jeszcze innym razem jesteśmy na okręcie, gdzie obsługujemy jakieś tam działko na kutrze torpedowym, chyba bodajże wtedy siedzimy, obsługujemy jakieś tam działko, no i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Warto też dodać, że mamy nieograniczoną ilość amunicji, ale nasza broń może się przegrzać, dlatego należy o tym pamiętać. I poza tym, że jest to shooter tak naprawdę, w którym nigdzie się nie ruszamy, poza tym elementami latanymi, ale latamy w jakimś jednym konkretnym miejscu, czy też na obszarze. W sumie ja mam taką, wiecie, ja mam taką teorię spiskową, że nasz samolot się nie rusza, ale rusza się tak naprawdę wszystko to. Tam, gdzie my patrzymy, to nasz samolot jest ustawiony w ten sposób, ale i tylko i wyłącznie cały świat się rusza i tak dalej. Przez co mamy wrażenie, że nasz samolot faktycznie lata. Ale to jest moja spiskowa teoria, bo wygląda to tak nieudolnie, że szkoda gadać. Raid na Berlin Oblężenie. Czy polecam? No kurwa, moi drodzy, Raid na Berlin. To jest taki, byśmy to nazwali, rail shooter, czyli jesteśmy w jednym miejscu i strzelamy. Bardziej byśmy to określili mianem takiej gry, które kiedyś były, czyli celowniczków, że jesteśmy gdzieś i naszym zadaniem jest po prostu strzelać. Nigdzie nie ruszamy, nie chodzimy, nie idziemy, nie skręcamy i tak dalej, tylko naszym zadaniem jest po prostu strzelać, a gra nas poprowadzi. Tak więc to jest trochę głupie, ale taka gra, wiecie, odmurzająca wręcz, bym powiedział. I cóż, to by było na tyle, taki również krótki, szybki materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, a w kolejnym, chyba kolejny materiał zostanie podzielony na dwie części. Tak więc to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.